Fabian Michalak, PAKO Lublin. Na miejscu piątym znalazł się zawodnik z numerem 100, Tomasz Laszko, Michał Warszawa. Miejsce czwarte zajął tym razem zawodnik z numerem 110, Jacek Ziółek, Olim Prado. I pozostała nam trójka medalistów. Medal brązowy i miejsce trzecie zajął zawodnik z numerem 105, Robert Kozielski, Belkoziak, Bodyline Wood. I decyzja najważniejsza, kto został wicemistrzem, a kto mistrzem. Miejsce drugie tym razem przypadło zawodnikowi z numerem 48, Piotr Zaniewski. Wicemistrz Europy, wicemistrz Polski. Nagrody od firmy, od portalu KFD.pl, czyli Kulturystyczne Forum Dyskusyjne. I proszę Państwa, mistrzem Polski na rok 2012 został zawodnik z numerem 108, Kamil Łabudzik, Olim Zabrze. Wspaniały sukces tego zawodnika, wygrana w takiej silnie obsadzonej kategorii, wróży jak najlepiej. Nie tylko sukcesy krajowe, ale również międzynarodowe. I teraz jeszcze wspólne zdjęcie wszystkich sześciu finalistów. Może bliżej siebie stańcie, żeby Was było łatwiej odbiąć kamerą. Sam medalista, no wspaniały tutaj osiągnął wynik, pokonał medalistów i finalistów Mistrzostw Europy. Tak, prosimy o pozę z pucharem, może być poza jak najbardziej. Niech ten wspaniały sukces będzie uwieczniony i trafi do mediów. Kamil Łabudzik, Olim Zabrze.